To ja zacznę, nie? No, w ogóle jeszcze ci tak szybko powiem, tak mi wjechał, kurwa, ten Tyler, the Creator. Jeszcze bardziej. Jest takie, że po prostu wychodzę gdzieś na miasto, słuchaweczki na uszy i sick to my motherfucking dummy, bitch must think I'm a motherfucking dummy, because I dress dummy, bitch think I'm broke, bitch I ain't one roach, and I made a lot of money. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny. Mamy piątek, godzinę 16, także jesteśmy tutaj w waszych ekranach. 17.38. I poniedziałek. Poniedziałek. Ale wy to zobaczycie w piątek o godzinie 16 na YouTubu. W sensie ci, którzy oglądają premierę, jeśli oglądacie premierę, to dziękujemy wam serdecznie, bo to fajnie jest, że tak jednak wyczekujecie tego. Bez zwlekania przechodzimy do tematów dzisiejszego odcinka, którymi tak będą Ten Year's Challenge! Pewnie zauważyliście, ostatnio na Facebooku jest Ten Year's Challenge i w skrócie on polega na tym, że wrzucacie swoje zdjęcie z 2008 roku czy tam 9, a wrzucacie aktualne. I po prostu wiecie, że jest takie śmieszne porównanie odnośnie tego, jak się wyglądało 10 lat temu. I... To mów, a ja coś poszukam. Chcesz pokazać swoje zdjęcie sprzed 10 lat? Sprzed 20. Dobra, to zrobię to. Dobra. To jest to by sobie to wyzwanie, śmieszki, hiszki, czasami też jakieś takie memuchy z tego fajne były. Na przykład było sobie miasto Hiroshima, nieważne. Ale były na przykład takie też memuchy bardzo proekologiczne, że pokazywali lodowiec 10 lat temu, taki potem... cały zamarznięty, a później taka prawie już zielona przestrzeń. Jak na bardzo na bieżąco jesteś, w sensie jak uważnie oglądasz Ironmana? Zupełnie nieuważnie. No ale mniej więcej kojarzysz coś tam, nie? No. Spoko challenge, powstają memy, ale są też ludzie, którzy mają oto jakiś nieziemski ból dupy i teorie spiskowe, które mogą być w pewnym stopniu, ale w ogóle się zaciąłem jakiś. Max headroom here. No i ludzie mają oto ból dupy, ze względu na to, że już zakładają z góry, że te zdjęcia zostaną wykorzystane do jakichś tam badań odnośnie tego, jak się zmienia ludzka twarz przez 10 lat i ja się zastanawiam, i co z tego? Bo jakby nie patrzeć, to jest w sumie, wyjdzie na dobre, bo ponieważ, no dajmy na to, ludzie zaginęli i trzeba ich odnaleźć i powiedzmy, nie wiem, przerobić ich twarz, jakby wyglądali za 10 lat i to jest raczej coś dobrego. Za przeproszeniem, po chuj byłyby tym ludziom z góry wasze zdjęcia. To faktycznie to może mieć jakieś tam plusy, ale po prostu no ludzie mają jakieś takie poczucie, że czy to jest twoje życie i nie to jest moja prywatność i mnie nie interesuje, żeby tam Mark Zuckerberg potem sobie mógł oglądać, jak ja się zmieniłem na przestrzeni lat, dlatego nie wrzucam fot na ogóle na Facebook. Ale właśnie rzecz w tym, że ludzie mają straszną paranoję odnośnie tego, nawet jeśli chodzi o takie, wiesz, pierdółki, że na przykład będziesz sobie z kimś pisał, co nie, o czymś i potem masz odnośnie tego reklamy i ludzie mówią: o mój Boże! Szpiegują nas! Ludzie, że tak powiem, nie dopuszczają do siebie myśli, że to jest dla nich. To jest też dobre, jeśli wam reklamują coś, czym się interesujecie jednak. Tak, poza... ja zdecydowanie bardziej wolę to, że to jest targetowanie takie reklamowe w internecie, niż takie targetowanie, jak jest w telewizji, że nie ma go. Że właśnie. Że dostajesz na pysk wszystko, co dostaje twoja babcia, twój wujek. I wierzcie lub nie, Zuckerberga nie interesuje go, że Natalka wam zabrała dzieci i prosi o, żeby wróciła. No. Tak, ale z drugiej strony jest też coś takiego, że wyciekły te dane kiedyś tam z Facebooka i teraz już jakby te organizacje, które pozyskały te dane, mogą z tym robić różne nieetyczne rzeczy. Na przykład mogą sobie wykorzystać twój wizerunek do jakiejś reklamy. W ogóle słyszeliście? To jest dobry temat w ogóle. Czajcie, że jest taka reklama z Natalią Siwiec bodajże. To jest jakaś taka duperka, która jest znana z tego, że jest znana. I ona teraz jest znana, ale wcześniej robiła jakiś tam modeling po prostu uprawiała, no, nie? Czyli dawała swoje zdjęcia jako zdjęcie stokowe do jakichś tam reklam. No. I ta reklama, która jest reklama wybielacza odbytu, sygnowana jej twarzą, jest najprawdopodobniej właśnie w ten sposób zrobiona, że ktoś znalazł jej stare stokowe zdjęcia i se pyknął. Jakby nie patrzeć, też sama to wrzucała, poza tym też jednak, wiadomo. Rejestrujecie się na jakąś stronę, akceptuję regulamin. Tak, tak. I akceptując regulamin na Facebooku, jednak zgadzacie się na to, żeby wasze zdjęcia były wykorzystywane i wrzucanie jakichś łańcuszków na Facebooka z jakimś pseudoprawnym bełkotem? To jest w ogóle beka. To jest moja prywatność. 5 lat wcześniej akceptuję regulamin. Ale właśnie, jak czasami sapiecie się o to, że macie takie, a nie inne reklamy przed filmikiem, to pamiętajcie, że reklamy są dopasowane do tego, co wcześniej wyoglądaliście i do tego, jak jesteście grupie wiekowej, mniej więcej jakie macie zainteresowania z różnych innych źródeł, też z Facebooka na przykład. To są wszystkie czynniki, które wpływają na to, jakie macie reklamy, więc jak wam się pokazują reklamy na hemoroidy, to nie miejcie bólu dupy, że to przez nas. My nie współpracujemy z żadnym lekiem na hemoroidy, niestety. No. Zadzwoń. Także Facebook, proszę państwa, jeżeli wam się nie podoba to, jak Facebook traktuje swoich użytkowników, to odejdźcie z Facebooka. No, wróćcie na naszą klasę.
W ogóle byliśmy przy YouTubie odnośnie tego, co wam poleca. Ciekawostka, był pierwszy odcinek, jaki wrzuciliśmy i powiedzieliśmy, że hashtag jebać ananasa. O dziwo, nie było tych komentarzy, wiesz dlaczego? Bo YouTube z góry blokuje komentarze, które mają przekleństwa. Więc tyle zjebania ananasa! No, w ogóle jeszcze a propos Trumpa, pewnie widziałeś, jak odwalił ucztę futbolistą. To było zajebiste. Takie doskonałe. Bo ogólnie rzecz biorąc tam, że on częściowo się rozpadał, czy coś takiego, i po prostu ci wszyscy ludzie, którzy normalnie by mieli przygotować tą wielką kolację, no byli nieobecni, bo po prostu Trump stwierdził: dobra, zamówię im to, co lubią, 100 Big Maców, jakieś Whoopery, Big Royale with Cheese. Ktoś po prostu wspaniale podsumował, że to jest idealna metafora prezydentury Trumpa. To śmieciowe jedzenie na srebrnych tacach. Jeszcze widziałem fajnego mema z tym, był podpis: kiedy mama wyjeżdża na 2 tygodnie i tata jest szefem kuchni. Pojawiła mi się jeszcze jedna śmieszna rzecz, ogólnie rzecz biorąc, no wiadomo, jest cały czas taka mini wojna między HBO Go, Netflixem, Amazonem i tak dalej. Netflix ostatnio tak wyjechał z takim postem. Była wypowiedź jednego właśnie z przedstawicieli, że w sumie to większą konkurencją jest dla nich Fortnite niż HBO Go. Ale tak jakby się zastanowić, to tak, bo HBO Go wypuszcza fajne seriale, ale faktycznie nie jest ich aż tak dużo. Mhm. I też mają tą politykę, że co najlepsze seriale, na przykład Gra o Tron, jest wypuszczana co tydzień, jeden odcinek. Kto tak ogląda seriale? Bez sensu. To jest po prostu... staroświeckie jakieś w ogóle... Prawda, poganie. Właśnie. Nie mają Boga w sercu. Normalny użytkownik Netflixa ogląda średnio jeden sezon dziennie. Tak, no. Ale jak już w ogóle jesteśmy przy też kinematografii, ciekawostka, są planowane prace nad filmem opartym o grę planszową zwaną Monopoly. I niewiele jest wiadomo. Podejrzewam, że film będzie trwał około 12 godzin. Będą rzucać w siebie pieniędzmi. Będzie rozpad przyjaźni wielkich. Tak jest. I ostatecznie skończy się na tym, że nikt nie wygra, tylko wszyscy pójdą do domów. Dobra, przejdźmy do komentarzy z poprzedniego odcinka, tak żeby trzymać się tej obietnicy, że będziemy odpowiadać nam na bieżąco na to, co piszecie w naszym kierunku. Mnie urzekł komentarz pana Snoopy. Czy mogę zadać ważne pytanie? Tak. To tyle, tak? Ja będę szukał jego komentarzy teraz, po prostu będę szukając komentarzy do odcinka, wpisz po prostu Snoopy i będę patrzył, czy coś napisał w końcu. Snoopy napisz, my odpowiemy. To może być ten sam koleś, który... To jest niesamowita historia. Na fanpage'u na Facebooku do nas czasami piszecie. Jak są sensowne pytania, to faktycznie odpowiadamy. Jeden z kolesi napisał tak: czy mogę się o coś zapytać? Ty chyba odpisałeś, że... tak, dawaj. A on odpisał po 2 godzinach: zapomniałem. W ogóle... w Rossmanie były sobie prezerwatywy skin, że tak powiem, wiesz, są jakieś tam normalne pudełka, ale jest też pudełko large. I tylko pudełka large miały naklejkę, która mówiła: podróżuj, kochaj, odkrywaj. I to był po prostu taki Erasmus Edition, nie? W ogóle też a propos Erasmusa, ciekawostka. Kumpel kumpeli pojechał na Erasmusa teraz do Szwecji. Pozdrawiam serdecznie. Szwecję. I podobno na spotkaniu organizacyjnym, w takim wiesz, śniadanko, kawusia, dawali darmowe gumki. To jest dobre rozwiązanie. Wracasz z Erasmusa, to wiedziesz się, że masz syna, kurwa, bo w Szwecji. I tak... cóż, że ze Szwecji. Ja się nie boję tych pytań. Ja będę odpowiadać na te najbardziej popularne pytania. I to szybko to zrobię. Dobra, fajne żarty. Kiedy liga? Nigdy. Nagracie z Nelly, Xamę... Nie, no nie, nie. Było, minęło. Jak chcecie sobie usłyszeć Xamę, Nelly, Andrzeja Suma, to wróćcie do starych odcinków, bo one są cały czas podobno śmieszne, nie wiem. Wy na zrobienie potężnego live, gdzie celem donacji będzie komputer stacjonarny? Nie. A wiecie, jaka to jest wolność, jak nie macie kompa stacjonarnego i macie sobie powiedzieć, że a pograłbym w ligę, ale właściwie to nie mam na czym. A to nie. Urgot jest przysto, a hodowy wygląda jak szczur Chrystus. Chytrus, przepraszam. Szczur Chrystus! Amen! Urgot jest przysto, a Chodo wygląda jak szczur Chytrus. Co ty pierdolisz? Chodo też jest przysto. Jest przysto, ale przypomnij mi trochę szczura. Dobra, proszę państwa, zrobimy jeszcze jeden konkurs w komentarzach pod dzisiejszym odcinkiem. Co jest do wygrania? Do wygrania jest nasz dość godny szacunek. To jest ziomek, który będzie z nami pewnie przez wiele sezonów naszych odcinków, więc... Sezonów? No zaszalałem trochę z tym. Więc wasze zadanie jest takie: powiedzcie nam, jak on ma na imię. Komentarz, który zbierze najwięcej łapek, wygra, chyba że będzie jakiś chujowy. Wcześniej na kanale mieliśmy okazję promować pewną grę planszową Champions of Nexon, czyli przeniesienie moby na grę planszową. I jeśli oglądacie to w piątek, w środę 2 dni wcześniej, wystartowała kampania na Kickstarterze. Także możecie sobie ogarnąć, potencjalnie też wesprzeć gierkę. Somebody once told me the world is gonna know me. I ain't the sharpest tool in the shade.
She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the year start coming and the dust start coming. Fed through the ropes and I hit the ground running. Didn't make sense, get the left foot front. The rain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see, so much wrong with taking the back seat. You never know if you don't go. Never shine if you don't glow. Hey now, you're a rockstar. Get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. Get your game on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. No i to był kącik muzyczny. Zajebiście. Hello. Do widzenia.